Cześć! Dziś zaprezentuję Wam Dell Inspiron 16632 w jednym. Jest to laptop łączący wysoką wydajność, elegancki design i solidne wykonanie. Oto kilka jego cech, które warto wymienić. Wydajność tego laptopa stoi na wysokim poziomie. Dzięki procesorowi i7 13 generacji, 12 rdzeniom i taktowaniu do 5 GHz pozwala wygodnie pracować na tym notebooku. 16-calowy wyświetlacz OLED UHD+, oferujący doskonałą jakość obrazu, zawias obracany o 360 stopni przełącza urządzenie w 3 tryby: notebook, podstawkę i tablet, dzięki czemu możemy przeglądać internet, szkicować lub przesyłać strumieniowo obraz w najwygodniejszy dla siebie sposób. Ponadto ekran dotykowy i opcjonalne aktywne piórko umożliwiają bezproblemowe interakcje z urządzeniem. Obsługa dotykowa, szeroki kąt widzenia i odwzorowanie barw 100% sRGB sprawiają, że jest to świetny wybór dla osób, które cenią sobie wysoką jakość wizualną. Dodatkowo, łatwość podłączenia do zewnętrznego monitora za pomocą pełnowymiarowego portu HDMI rozszerza możliwości pracy. Oprócz HDMI mamy tutaj sporo różnych rodzajów łącz. Notebook posiada dwa porty USB typu C, Thunderbolt 4, dwa porty USB-A 3.2, port słuchawkowy jack 3,5 mm oraz slot na karty SD. Dell informuje, że dźwięk z czterech głośników oczarowuje słuchaczy. Trzeba przyznać, dwa głośniki skierowane do góry i do przodu zapewniają głośny i wyraźny dźwięk w każdym trybie. Szybkość ładowania również pozytywnie zaskakuje. W ciągu 60 minut naładujemy akumulator do 80%, a dzięki 1,5 razy większej przepustowości pamięci LPDDR5 energooszczędne prędkości umożliwiają bezproblemowe przełączanie aplikacji i maksymalizowanie czasu eksploatacji baterii. Opcje pamięci masowej, w tym dyski SSD M2, PCI Express razy 4 trzeciej generacji NVMe, gwarantują szybki dostęp do danych i responsywność systemu. Dostępny w dwóch kolorach, Platinum Silver lub Dark River Blue, doskonale radzi sobie z wymagającymi aplikacjami i grami, co czyni go wszechstronnym narzędziem do pracy i rozrywki. Nie zapomnijcie subskrybować tego kanału, jeśli tego jeszcze nie robicie. Dzięki za obejrzenie, cześć!